się koncert słowno-muzyczny Gabriela Fleszara pod tytułem Wolności oddać nie umiem. W recitalu wzięła udział młodzież z pieszyckich szkół oraz mieszkańcy całej gminy. Spotkanie oprócz charakteru czysto muzycznego poruszało problemy związane z profilaktyką uzależnień. Recital przeplatany był opowieściami z życia piosenkarza oraz jego znajomych uzależnionych od narkotyków. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Centrum Usług Społecznych w Pieszycach przy współpracy Centrum Kultury, które gości dzisiaj nas tutaj w swoich przestrzeniach. Dzisiejsze spotkanie to recital słowno-muzyczny Gabriela Fleszara pod nazwą Wolności oddać nie umie. Gabriel Fleszar to artysta, muzyk, który rozpoczynał swoją karierę w końcówce lat 90., więc myślę, że znany jest nie tylko młodzieży, ale również starszemu pokoleniu, ale przecież muzyka łączy pokolenia, więc myślę, że tutaj każdy odnajdzie coś dla siebie. To wydarzenie ma szczególny charakter, dlatego że oprócz tych walorów muzycznych również będzie mieć charakter edukacji profilaktycznej. Gabriel Fleszar daje świadectwo tak właściwie swoim życiem, tak? I dziś oprócz swojej muzyki również będzie opowiadał widowni o swoich przeżyciach związanych z uzależnieniem, jak do tego doszło i jak sobie z tym poradził. Swojego pierwszego macha, swojego pierwszego papierosa zasiągnął się i powiedział: ale to pyszne, ale to dobre. Nie ma takich ludzi. Wszyscy się na początku krztuszą, duszą, to gryzie, niektórzy łzawią. Dopiero potem na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu papierosów stopniowo się przyzwyczajamy i uczymy, to jest słowo klucz tutaj, uczymy samych siebie odczuwania tej przyjemności. Nikotyna w jakimś tam stopniu niewielkim wpływa na układ nerwowy człowieka, natomiast ta przyjemność, którą palacz odczuwa, ja nazywam to reakcją samoprogramowalną. My siebie nastawiamy, my patrzymy na innych. Inni palą, mają z tego przyjemność, ja też powinienem mieć. I siła naszego umysłu jest na tyle duża, że możemy się właśnie zaprogramować w ten sposób, że wykonujemy jakąś czynność, ten tak zwany układ nagrody w mózgu jest zaspokojony, wydziela się wtedy hormon szczęścia i palacz odczuwa przyjemność. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w gminny program przeciwdziałania uzależnieniom, który realizujemy w gminie Pieszyce. Staramy się, żeby propozycje w tym zakresie i dla młodzieży, i tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców gminy Pieszyce miały szeroki zasięg i taki głębszy wydźwięk. I na pewno takie połączenie tego elementu artystycznego, czyli tych doznań artystycznych, z tym elementem edukacyjnym, na pewno takim szczególnym rozwiązaniem jest. To było bodajże w 2012 roku, kiedy dostałem propozycję, żeby spróbować czegoś takiego. Pierwsza propozycja opiewała na 20 koncertów, także to nie był mój pomysł. Zgłosiła się do mnie agencja, która od lat takie koncerty organizuje. No i ta agencja była tak jakby pośrednikiem pomiędzy mną a gminami. Powiedziałem sobie, dziwne, ale spróbuję. No i okazało się, że się w tym sprawdzam, że mi to przynosi satysfakcję, że młodzież mnie kupuje, że bardziej mnie jeszcze traktują jako tak swojego. Zresztą myślę, że to jest ciekawszy rodzaj profilaktyki, kiedy oni słyszą powieści z życia wzięte, kiedy to nie są naukowe formułki, wykresy, aczkolwiek wiedzą naukową również się posługuję, wspieram. Natomiast kładę główny nacisk na ten aspekt życiowy. No i od tamtej pory tych koncertów profilaktycznych zagrałem już ponad 850, także jest to naprawdę spore zapotrzebowanie w Polsce. Czasy mamy takie, a nie inne, że rzeczywiście z uzależnieniami spotykamy się na każdym kroku. Zaryzykowałbym twierdzenie, że niewiele osób jest nieuzależnionych, bo nie mówimy tutaj tylko o narkotykach szeroko pojętych, tylko też o uzależnieniach cywilizacyjnych. Każdy z nas korzysta z tych narzędzi, które jednak w jakiś sposób nas wiążą i zabierają nam kawałek życia. Ja uważam, że za duży.
jak dostaję cotygodniowy raport, ile czasu spędziłem przed ekranem, to sam się łapię za głowę i mówię, że pora się wreszcie ograniczyć. No ale tak jak mówię, ja ciągle mogę jeździć dzięki temu, grać i to grać, co mi się żywnie podoba, bo nikt mi nie każe, tak jakby mogę sobie dobierać repertuar na bieżąco. Zresztą bardzo często muzycznie te spotkania się różnią między sobą. Dzisiaj to chyba będzie nawet widoczne, bo na jednym spotkaniu pewno zagram inny zestaw, na drugim inny, aczkolwiek są dwie piosenki stałe, ta, którą ludzie mnie najbardziej kojarzą i ta, która jest puentą dla całego programu. Zresztą od tytułu tej puenty zyskał tytuł program, czyli Wolności oddać nie umiem, to cytat z Chłopców z Placu Broni. Tak to ja, widzisz, bywa tak, w zimnym deszczu po suszy mokne. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna, co znaczy czekać się tu dłużej w oknie. Pisany w los milczenia łyk, zapisany w wiersze, poetą mistrz, a własnym ja. Troszeczkę mi się przewartościowała ta muzyka. Znaczy nadal chcę śpiewać, bo to jest moja wielka miłość i moja pasja, ale chcę również pisać, komponować, produkować muzykę. Od 3 lat działam prężnie w swoim studiu domowym. Mam też ciągotki do muzyki instrumentalnej, które to zresztą ciągotki po części zrealizowałem ponad 10 lat temu, pisząc muzykę do spektaklu teatralnego w Legnicy, w moim rodzinnym mieście, a Teatr Legnicki to dobry teatr. To był duży spektakl, 19 osób w nim występowało. No, moim marzeniem jest, żeby się sprawdzić na polu filmowym, żeby ta muza trafiła gdzieś właśnie do filmu i nad tym też w tej chwili mocno pracuję. Mimo tego, że jestem kojarzony z nurtem gitarowym, poprockowym, to też wszedłem dosyć mocno w muzykę elektroniczną. Od 3 lat gram koncerty solowe, tak zwane live acty, solo acty, gdzie troszeczkę sprzętem się obstawiam. Gram numery, które jeszcze nigdzie nie wyszły. Sprawdzam je właśnie na tym polu koncertowym. I myślę, że już pora, żeby zacząć to ludziom pokazywać. Mam ciągle takie wrażenie, że jestem jeszcze niezbyt, że jeszcze ciut mi brakuje, żeby wyjść z tym do ludzi, ale myślę, że to jest po prostu kwestia podejścia odpowiedniego, odpowiedniego stosunku do własnej twórczości. Ja tutaj zawsze mieć zdrowy dystans do tego jest niedobre, znaczy jest niełatwe, a ludzie mi mówią, że nie powinienem już czekać, tylko powinienem właśnie z tym wychodzić. No zresztą, tak jak mówię, gram te koncerty elektroniczne, także no staram się, mam wrażenie, że gdzieś tam się rozwijam na wielu polach, nie utknąłem w jednym miejscu i bardzo mnie to cieszy. Takie wspomnienie, jak mam chyba 17 lat, albo 16, odpalam Opole, a tam wychodzi Robert Gawliński i gra taki numer, który od pierwszego posłuchania mówię, wow, ale fajna piosenka. Siebie i budzi nas ciągle strach. Nie umiemy już budować swego domu. Nie czekamy już na nic. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jeden dzień w dolinie mgieł.